Konfunduję z premierą nowej Yoki, sprodukowanej przez Lenovo, która oprócz kilku nowych funkcji ma jeszcze kilka istotnych systemowych zmian, o których chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć. I te zmiany służą nie tylko temu, żeby wyszukować cyferki w tabelkach i żeby można było pokazać, o, zmieniło się na lepsze, ale służą przede wszystkim dobrostanowi użytkowników, o czym się przekonałem osobiście testując ów sprzęt. Jest dzisiaj z nami plejada gwiazd IT, ale zaczniemy spotkanie od rozmowy z Andrzejem Sowińskim, szefem Lenovo Polska. Powitajmy go wielkimi brawami. Dzień dobry, Andrzej. Tak, weźmiemy sobie mikrofon, może usiądziemy. Słychać, no właśnie, siądźmy. Tak, bo ja tak mówię się człowiek. Przed Państwem właśnie w pozycji wyprężonej, ale tak będzie tylko łatwiej. Ale sobie jesteś. No, dlatego właśnie wyrównaliśmy poziom. Andrzej, to się zmieniło. Co najistotniejszego możemy powiedzieć o nowej Yoce? Nowa Yoga to przede wszystkim cała rodzina produktów, tak? To, co wprowadziliśmy rok temu, to była kompletna innowacja, coś zupełnie nowego, nietypowego na rynku. I w taki sposób to prezentowaliśmy, tak to też się spotkało z takim przyjęciem użytkowników. Natomiast to, co w tej chwili robimy, to jest kolejna edycja Yogi, która powstała głównie dzięki temu, że słuchamy użytkowników, słuchamy tego, co oni mają nam do powiedzenia. Słuchamy tego, co mówią, że jest w produkcie dobre, słuchamy tego, co chcieliby, żeby udoskonalić, poprawić, tak? To ja Cię przerwę, bo chciałem potwierdzić prawdomówność Andrzeja i wagę tych słów podkreślić poprzez pokazanie Państwu filmu, że rzeczywiście Lenovo słucha użytkowników, jeżeli możemy pokazać, jak wygląda takie badanie. From each and every one of you about what you thought about this device and what do you think we can do better. What kind of car do you drive? A Ford. Obviously. Where are you from? I'm from that I forget where I'm from all the time. If your computer could do anything, if it could do anything in the world, what would you have it do? Mine would turn into a gigantic TV and create a whole movie theater out of it to watch any movie they want. So if you could just turn this into a giant projector that made a giant screen, you watch any movie. What are you doing? I was thinking what did you do? This is a big call. No i widać dziewczęta od najmłodszych lat rzucają się na Ashtona Kutchera i w sumie trudno im się dziwić, ale też przy okazji dowiedzieliśmy się, jakie są potrzeby rynku. Tak jest tylko wpisane w zawód wykonywany. Coś wiesz na ten temat. No, na mnie się niestety nikt nie rzuca, chyba że bardzo zatłoczone autobusie, ale chciałem zapytać, czy takie badania rzeczywiście pozwalają Wam odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebuje użytkownik. I czy tylko przedszkolaki mają coś do powiedzenia, czy też słuchacie feedbacku z tak zwanego rynku? Słuchamy tego, co mówi nam cały rynek, ale co ciekawe, to, co mówią właśnie małe dzieci, ma bardzo dużą wartość, tak? Dlatego, że to są użytkownicy, którzy za kilka lat będą rzeczywiście kreowali ten rynek, po pierwsze, a po drugie, no wiadomo, że dzieci są szczere do bólu, tak? Czasami dorosły może nie chcieć czegoś powiedzieć, żeby kogoś nie urazić, nie powiedzieć, że a, to tam nieładnie, ten kolor mi się nie podoba, dziecko to powie. Więc co tutaj było zainscenizowane jako taka śmieszna scenka z Ashtonem, to był jeden z elementów prawdziwej zabawy gry i słuchania, tak? I jak powiem trochę o produktach, to zrozumiecie Państwo, że rzeczywiście to, co ten mały chłopiec powiedział, zostało wysłuchane i zrealizowane. To zanim Andrzej powie o produktach, ja powiem tylko jedną rzecz, za którą może zechcieć opóźnić płatność mojej faktury. Otóż kiedy staliśmy jeszcze prywatnie godzinę temu, zanim Państwo przyszli, bawiliśmy się tymi nowymi produktami, to szef Lenovo, biorąc do ręki jeden ze swoich nowych tabletów, oglądając go na wszystkie strony i uruchamiając jedną z nowych funkcji, o której za chwilę powie, mówi, kurczę, muszę sobie taki kupić. Andrzeju, naprawdę musisz sobie kupić taki tablet, nie wystarczy, że pójdziesz do magazynu gdzieś obok? Nie, w magazynie towary nie znikają, niestety. Jest tak jak w wojsku, że sztuka jest sztuka. Kupuję, natomiast no będę szczery, tak? Bo jeżeli wprowadzamy nowy, fajny, innowacyjny produkt, to z reguły robimy tak, że za moją akceptacją uruchamiam program pracowniczych zakupów, gdzie no, jest cena zachęcająca. Tak? Czyli kupisz sobie programie pracowniczym, ale dlatego, że uwiódł Ci jeden z jego, jedna z funkcji Ci uwiodła, mianowicie projektor. Nie wyskoczyłem przed orkiestrę, ale powiedzmy o tym. Zdecydowanie kupuję tylko te, które mnie uwiodły, bo inaczej no, nie byłbym w stanie kupić wszystkich produktów Lenovo.
Nie mam aż takiego wielkiego domu, żeby je tam zmieścić. Do projektora za moment dojdę, jeśli pozwolisz, bo chciałbym troszeczkę Państwu usystematyzować, co w tej chwili mamy. Wprowadzamy, wczoraj wieczorem był oficjalny światowy launch nowej serii, nowej rodziny Lenovo Yoga Tablet 2. Odbyło się to w Londynie, a dzisiaj rano, czyli kilka godzin później, już jesteśmy w Warszawie, mamy te produkty i wprowadzamy je do sprzedaży także w Polsce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedyś jak 3,5 roku temu obejmowałem stery Lenovo w Polsce, obiecywałem to Państwu, dziennikarzom, partnerom, klientom, że Polska jest i będzie jednym z najważniejszych rynków dla Lenovo i nie będziemy mieli tutaj jakiegoś traktowania drugoligowego, czy też drogi odświeżania w kolejności ostatniej. I to jest prawda, wprowadzamy te produkty dokładnie tak, jak we wszystkich najważniejszych rynkach na świecie. Dlaczego mówię o rodzinie? Dlatego, że przede wszystkim zwiększamy możliwość wyboru dla użytkownika. Czyli to, co mieliśmy jako pierwszą podstawową wersję Yoga sprzedawane do tej pory, to były rozmiary ekranu 8 i 10 cali. W tej chwili mamy 8, 10 i 13. Dokładnie to jest 8, 10, 1, 13 i 30. Dajemy użytkownikowi też możliwość wyboru systemu, bo do tej pory te nasze Yoga były sprzedawane z systemem operacyjnym Android. W tej chwili będziecie już Państwo mieli do wyboru również wersję z Windowsem. I ten produkt na Windowsie również będzie można dzisiaj tutaj zobaczyć i się nim pobawić. Co nowego w tych produktach w ogóle? Więc tak. Linia produktów oparta na Androidzie 8 cali, 10,1 cala. Linia na Windowsie 10,1 cala w tej chwili. Za kilka tygodni również 8 cali. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze produkt 13,3 cala, który ma dwie bardzo fajne cechy unikatowe dla tego produktu. Po pierwsze, ma wbudowany projektor, a więc z tej tuby, o której już wszyscy wiemy, wrzucany jest ekran, można uzyskać obraz maksymalnie o przekątnej 50 cali, czyli naprawdę porządny, duży telewizor. I druga kwestia, jest to najgłośniejszy tablet na rynku zdecydowanie, ponieważ ma wbudowane bardzo fajne głośniki firmy JBL i ma wbudowany subwoofer. I dźwięk z tego tabletu wydobywający się naprawdę robi wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o całą rodzinę, to duże zmiany związane przede wszystkim z trybami pracy. Pierwszy tablet, którego używasz, z tego co mówiłeś, miał trzy standardowe tryby pracy, czyli trzymaj, połóż, postaw. Teraz można się powiesić, znaczy jego można powiesić. Tego można jeszcze zawiesić, powiesić. Gra słów. Czyli jak ramka do zdjęć po prostu wisi na ścianie, tak, i wyświetla to, co mu zadamy. Możemy zademonstrujemy. Możemy tutaj jeden produkt. Ma też dziurkę na gwoździe, żeby nie było. Tak. Polega ten patent na tym, jak Państwo już znają tą, tą podstawkę, że można ją odchylić jeszcze bardziej, korzystając z tego otworu, żeby powiesić, zawiesić. Ja może słowo powiesić nie lubię. Zawiesić. Ten produkt, który trzymam w ręce, akurat jest, jak widać po tym wspaniałym logo, produktem Windowsowym. Czy mogę Ci zadać zaskakujące pytanie, którego się nie spodziewasz? Bardzo proszę, lubię tak pytanie. A co z matrycą? Bo poprzedni model miał matrycę dobrą, ale konkurencja w owym czasie już wprowadzała lepsze. Czy udało się ten element zmienić? Udało się ten element zmienić, znacznie poprawić. Mamy teraz matryce IPS-owe, Full HD. Fantastycznej rozdzielczości, której na pamięć się nie uczyłem, ale naprawdę widać dużą różnicę i dużą poprawę w jakości obrazu. A jasność? Jasność również lepsza. Też w cyfrach nie będę tego Państwu opowiadał, bo nie uczyłem się ich na pamięć, natomiast przyglądałem się temu obrazowi, oglądałem filmik, jakieś reklamy, prezentacje w PowerPoincie. Rzeczywiście dużo lepsza jest ta jakość ekranu ze względu zarówno na rozdzielczość, jak i na jego jasność. Bardzo duża zmiana technologiczna, która poprawia osiągi tego urządzenia, a więc jego wydajność i to, co można na nim zrobić, jak szybko zrobić, to jest kwestia tego, że mamy tutaj zamontowany już procesor firmy Intel, który jest dużo wydajniejszym procesorem od tych montowanych w poprzednich seriach. A czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o czas pracy na bateriach? Bo jak dodaliście tych wszystkich gadżetów, ekran jest jaśniejszy, ergo zużywa więcej energii. Jest w tym największej jodze 13-calowej jest projektor, też, no co prawda jest to dioda LED-owa, znaczy dioda jest LED-owa z siłą rzeczy, więc jest to dioda, która nie ciągnie dużo prądu, ale jednak, czy czas pracy na bateriach legendarny w przypadku jedynki
udało się zachować, czy skrócił się znacząco? Bardzo Cię rozczaruję, ale ten produkt nadal pracuje do 18 godzin. Nie udało się. Mnie to dobra wiadomość. Szpila nie wbita. Długie loty do Nowego Jorku będą na jednej baterii. Tak, nadal mamy bardzo mocną baterię, czas pracy do 18 godzin, od 15 do 18, tak prawdę mówiąc, zawsze tak było, ale do 18 maksymalnie tym się chwalimy. Oczywiście zależy od tego, w jakim trybie pracujemy. Więc 18 godzin to jest czas pracy na baterii nieosiągalny dla żadnego innego produktu na rynku. I jeszcze weźmy pod uwagę to, teraz w pamięci wygrzebuję największe zmiany, że mamy również znacznie poprawione możliwości komunikacyjne, czyli oprócz oczywiście łączności Wi-Fi, czy Wi-Fi, jak mówią w Londynie, mamy w tej chwili już modem w odpowiednich wersjach, bo nie każda wersja ma, ale można wybrać sobie wersję z łącznością GSM, ale jest to już 4G, czyli łączność LTE. Jeśli chodzi o budowę, to dość nic się zmieniło, bo ten sprzęt uwodził tym, że jest rzeczywiście dobrze wykonany. To nie jest ściemniony metal, tylko to jest metal. Pytanie, czy ta czarna wersja istnieje również na Androidzie, czy to jest coś, co odróżnia Androida od Windowsa? Czarny kolor został zarezerwowany dla naszych przyjaciół z firmy Microsoft. Microsoft się cieszy, co za chwilę porozmawiamy zresztą z szefem Microsoftu, ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze chciałem zapytać o akcesoria. Czy klawiatura będzie sprzedawana w pakiecie, czy będzie osobnym akcesorium? W tych produktach Windowsowych będzie sprzedawana w pakiecie, natomiast do tych wersji Androidowych można dokupić taką klawiaturę jako dodatkowe akcesorium. Czy będziemy teraz jeszcze wspominać Państwu o terminach i o cenach, czy takimi rzeczami dżentelmeni się nie zajmują? Nie będziemy na razie o tym mówić, dlatego że pewnie będzie ten produkt można kupić normalnie standardowo na półce. Zakładam również, że zainteresują się tym produktem dosyć szybko dostawcy naszych łącz telekomunikacyjnych, bezprzewodowych, GSM-owych, więc zobaczymy, jak ten rynek zareaguje. Myślę, że będzie ten produkt spozycjonowany cenowo bardzo podobnie do poprzednich wersji, który, tak jak powiedziałeś wcześniej, nas zaskoczył poziom sprzedaży i udział taki powyżej 20%, bo czasem dochodzi do 25% w ogóle ilości sprzedanych przez nas tabletów, jest wynikiem bardzo dobrym, tak? I w tym zakresie jako Polska nie mamy się absolutnie czego wstydzić, bo jest to poziom taki, który osiągamy również w krajach bardziej rozwiniętych, powiedziałbym. Mm-hmm. To jeszcze jedna kwestia, czy Lenovo, czy Yoga 1 będzie nadal dostępna w sprzedaży, czy ten produkt ją po prostu zastąpi, wycofacie wówczas 1? Mamy jeszcze jakieś zapasy magazynowe, ale po sprzedaniu tych zapasów już nie wracamy do starych produktów. Za chwilę będzie szansa oczywiście naszym gościom, wszystkim, których zaproszę, zadać pytania, ale póki co chciałbym ten skład kanapowy uzupełnić o kolejną postać. Krzysztof Jonek, dyrektor regionalny na Europę Środkową i Wschodnią Intela. Dzień dobry, Krzysztofie. Poprosimy również o jakiś aplauz z Państwa strony, żeby nie było. To zawsze pomaga mówcy rozpocząć swoją opowieść. No właśnie, Andrzej wspomniał o tym, że Intel Insight. Co to zmienia z punktu widzenia użytkownika? Znaczy ja po pierwsze chciałbym podziękować Andrzejowi za zaproszenie nas. Mamy wspaniałą współpracę z firmą Lenovo zarówno na rynkach światowych, w sensie naszych korporacji, natomiast mamy doskonałą współpracę w Polsce, za którą chciałbym serdecznie podziękować. Natomiast wracając do pytania, jest kilka elementów, na które chciałbym tutaj zwrócić uwagę. Po pierwsze, to jest kwestia wydajności i jakości, którą znamy tak naprawdę z komputerów, z rynku komputerów, przeniesiona teraz do tabletów. Po drugie, tak jak już tutaj wspominaliście, przy dużo większej wydajności niż pierwsza wersja Yogi, mamy do czynienia z utrzymaniem czasu pracy na baterii, czyli nie powoduje to zwiększenia zużycia energii. Jest jeszcze kilka ciekawych elementów. Po pierwsze, jest to jedyny procesor na świecie, który daje możliwość uruchomienia na tej samej maszynie różnych systemów operacyjnych. Tu mamy do czynienia z różnorodną ofertą i dodatkowo jest to procesor 64-bitowy, który daje możliwość jeszcze większej optymalizacji rozwiązania, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. A ostatecznie jeszcze chciałbym podkreślić, że wersje, które są wyposażone w moduły LTE, tam również to jest moduł LTE Intela, czyli jak gdyby umożliwiamy też dużo szybszy dostęp do internetu.
Czy z punktu widzenia procesora ma znaczenie, czy urządzenie działa na Windowsach czy na Androidzie? Czy to są porównywalne, jeśli chodzi o efektywność działania systemu? Czy wsi równo, jak to się mawia na wschodzie? To znaczy, to są bardzo porównywalne wydajności, jak gdyby z punktu widzenia procesora to nie powoduje różnicy. Czy ten procesor pozwala użytkownikowi, bo znowu z punktu widzenia tego end-usera, że tak się wyrażę, patrzy na sprawę, pozwala na przykład na szybszy multitasking, czy na przełączanie się pomiędzy aplikacjami? To znaczy zdecydowanie to fakt, że tutaj mamy do czynienia z procesorem czterorodzeniowym i to, że tak naprawdę Intel jest firmą, która posiada ogromną bazę inżynierów software'owych i my współpracujemy wspólnie z Lenovo, żeby optymalizować czy Androida, czy Windowsa pod konkretne rozwiązania, powoduje, że to zdecydowanie powinno lepiej działać. Czy to oznacza, że już na stałe Intel zagości w tabletach Lenovo, czy to jest wyjątkowa linia? No mamy taką nadzieję, mamy taką nadzieję. Mamy nadzieję, na to, że wszyscy mamy taką nadzieję. Czy jeszcze pytanie, czy ten element, że tam się pojawia akurat pod maską procesor Intela, wpływa jakkolwiek na koszty produkcji? Czy dzięki temu ten sprzęt jest droższy, czy wręcz przeciwnie? Czy to jest jakieś pytanie, prosimy? O jakieś tajemnice pytał nasze korporacyjne. Okej, dobrze, no to nie będziemy aż takich szczegółów zdradzać. Nie będziemy poruszać się na poziomie kosztów tam poszczególnych elementów tego sprzętu, no ale procesor Intela jest nieco droższy od tych poprzedników, natomiast jeżeli popatrzymy na tak zwany price performance, no to wydajność tego procesora w porównaniu do tej różnicy kosztów jest kompletnie inna. Naprawdę to był dobry ruch, tak powiem. Dzięki. Chciałbym, jeśli tutaj tak rozmawiamy w naszym dwójkowym gronie, doprosić jeszcze na naszą kanapę kolejnego gościa, którego dzisiaj zaprosiliśmy. Roland Wilkowski, GM Microsoft Polska. Dzień dobry, witamy serdecznie. No to oczywiste nasuwające się pytanie o pojawienie się Windows w produktach Lenovo. Co to daje użytkownikowi? Przepraszam, że ja znowu do złudzenia z punktu widzenia użytkownika, ale w końcu no, każda sroczka o swój ogonek się martwi, że tak powiem. Bardzo się cieszę, że tak jak było powiedziane z tym, że jest na Windowsie. Co to znaczy dla użytkownika Microsoftowego? Jest to wybór platform. Platforma Windows jest faktycznie trochę inna od platformy user experience, tak jak używa to użytkownik końcowy, jest inny. To są te rzeczy, które są takie na pierwszy rzut oka. Bardzo dużo rzeczy, to są bardziej rzeczy technologiczne, dzieje się pod spodem. System Windows jest jednak systemem, który ma wiele dłuższe tradycje, wiele różnych funkcjonalności, oprócz data security. To jest dla użytkownika końcowego może na pierwszy rzut oka nie jest istotne, ale później zostaje istotne, jest tam zintegrowane. Myślę, że co jeszcze jest bardzo istotne, to to, że za chwilę będzie jeszcze dużo innych technologii, które platforma Windows pozwala prowadzić takie rzeczy, jak używanie różnego rodzaju narzędzi do pisania i tak dalej. To jest to, z czym można się liczyć i jesteśmy szczęśliwi, że właśnie ta najładniejsza wersja tego urządzenia jest na Windowsie. No i myślę, że to jest to, co najważniejsze dla użytkownika końcowego. Jedna rzecz, która jest jeszcze może nie tak widoczna od razu, taka korzyść wielka dla użytkownika, który ma też nasz telefon na Windowsie, który używa Xboxa, może szybko zauważyć, że integracja tych urządzeń jest bardzo, bardzo zbliżona. Dużo serwisów cloudowych, które pozwalają na przechowywanie dużej ilości zdjęć, tego typu rzeczy, w każdym miejscu, gdzie właśnie to urządzenie może odgrywać ogromną rolę przy graniu na Xboxie i odchodzi się i dalej się taką grę. Jak nie mam, Windows będzie skierowany bardziej do klientów korporacyjnych, bo ze względu na integrację na przykład nie, z Microsoft Exchange czy z innymi platformami, które w pracy biurowej korporacyjnej są używane. No niekoniecznie. To jest tak naprawdę dzisiaj platforma, która bardzo mocno wdraża to, co się w informatyce dzieje, czyli consumerization of IT. Czyli to, że nasze urządzenie jest zarówno w pracy, jak i w domu to samo i wykonuje różne czynności, które są naprawdę zależne od tego, gdzie jesteśmy, robimy. To jest to, gdzie Windows coraz bardziej wzmacnia swoją pozycję i co widać bardzo mocno.
Chciałbym, żeby Państwo również mogli wyjawić swoją aktywność i jeżeli są jakieś pytania do naszych gości, to byłby to, myślę, dobry moment, żeby rozpocząć ich zadawanie, bo moja skromna w porównaniu do Państwa oczywiście wiedza na temat technologii mobilnych nie pozwala mi zadać wszystkich pytań, które chodzą Państwu po głowie, ale proszę sobie też odebrać telefon, nie ma z tym żadnego kłopotu. Bo jeśli nie, to mam jeszcze pytanie, Państwo oczywiście mogą się pozastanawiać jeszcze, ja mam jeszcze pytanie do Panów, czy możemy na przykład odpalić któryś z tych tabletów i pokazać Państwu, że ten projektor naprawdę działa. Co prawda, znowu przy LEDzie potrzebna jest jednak większy poziom, że tak powiem, zaciemnienia pomieszczenia jest konieczny, żeby... Możemy spróbować. Ale i tak będziemy cokolwiek widzieć. Może uda nam się zgasić te lampy na chwilę. Tam panowie stojący przy maszynie mogą przez sekundkę pracować jako inspekcjenci. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy na sufit, czy na cokolwiek innego da się nam rzucić jakiś obraz. Chyba, żeby ktoś nie naładował tego tableta przed dzisiejszym spotkaniem. Ja poproszę o wsparcie techniczne. Tak, serwis z ładowarką jest proszony, jeśli oczywiście jest taka opcja. No właśnie, Andrzej się, proszę Państwa, bawił tym tabletem przez 2 godziny przed przyjściem tutaj i efekt jest taki, że tak, o. Zgodnie się bawiłem. No nic, ponieważ proszę Państwa, jest przewidziana tutaj tak zwana interaktywna sesja dotykania sprzętów, czyli każdy z Państwa będzie mógł sobie sam osobiście popracować z tymi urządzeniami, to do tego czasu oczywiście zdążymy go podładować i wtedy Państwo uwierzą, jak zobaczą. A, podniósł się, okej, dobrze. Czyli wyprzesał się resztę sił, na 1% baterii też pociągnie. A ja widziałem, jak to działa, naprawdę spoko. Oczywiście nie jest to projektor jakości HD, no trudno oczekiwać cudów, ale zupełnie wystarczające, żeby dziecku na przykład w fotelu nad morzem, jak pada deszcz, świetnić bajkę na ścianę. Wiem, co mówię, bo sam tak robię. Legalną bajkę, myślę, że pozyskaną poprzez zakup w sklepie internetowym, nie poprzez różne inne ruchy. O, może ja, ponieważ posiadam najdłuższą rękę, jednak mimo wszystko. Tak, proszę. I postaram się tutaj nad Państwem dokonać takiej iluminacji. Już to robię. Proszę Państwa, ostrość się reguluje tutaj tym dzwonkiem. Tylko muszę tutaj... Pani włączyła mikrofon, bardzo proszę. Udało się. Marcin wywołał temat i doprowadził go do końca. Jak to mam zwyczaj? O tym poznaje się prawdziwego mężczyzny. Jak Państwo widzą, przekątna tego ekranu jest uzależniona od odległości, jaka nas dzieli od miejsca, na które ów obraz rzucamy. No nie mamy tutaj niestety żadnego białego ekranu, na który moglibyśmy to wrzucić. Ja oczywiście spontanicznie poprosiłem o prezentację, a pewnie Państwo się do tego nie przygotowywali wcześniej, no ale działa i to jest bardzo fajne. Naprawdę polecam, bo multifunkcjonalność tego urządzenia bije na głowę wszystkich innych. A i to też można powiesić oczywiście. Każdy z tych nowych tabletów w serii Yoga ma miejsce na gwoździe. No to teraz... Krzysztof od razu notowania giełdowa wyświetlam. Teraz chcielibyśmy, jak mówię, zaangażować Państwa do tego, abyście się z tymi sprzętami zapoznali. Mamy kilka egzemplarzy testowych. Rozumiem, Andrzeju, że będziemy Państwa zachęcać, aby się z nimi zmierzyli tam w drugiej części sali, prawda? Tak, tam dokładnie na drugim końcu sali postawione mamy 4 nowe Yogi dwójki. Każdy w tym jednym z 4 trybów pracy. Zachęcam do tego, żeby oglądać. Tutaj też są urządzenia, które można dotykać. W ogóle logistycznie, ja nie do końca pamiętam, co tutaj mój marketing wymyślił, ale wiem, że gdzieś jest lista, na którą możecie się zapisywać, wyrażając swoją chęć testowania tych urządzeń. My w miarę możliwości, ile tych demo sprzętów będziemy mieli, to według kolejności FIFO będziemy Państwu dostarczać, żebyście mogli sobie potestować to przez parę dni, pobawić się i napisać fajną recenzję oczywiście, mam nadzieję. Co jest kolejność FIFO? First in, first out. No widzicie, czegoś się można nauczyć na takich konferencjach. Jeśli są jakieś pytania, kolejny raz mówię Państwu, daję taką możliwość, to bardzo proszę, jeśli nie, to oczywiście po grupach też Panowie będą dostępni. A ja mam dla Państwa niespodziankę. To już nie jest taką niespodzianką, bo Państwo dając swoje wizytówki wiedzieli, że coś z nimi się
w międzyczasie wydarzy. Otóż chcielibyśmy podarować Państwu tablet. Który to będzie, Andrzeju, model? To będzie 8? Będzie 8. 8. A na Androidzie czy na Windowsie? Nie wiem. No dobrze, zobaczymy. Teraz to jest ten, na każdej imprezie to jest ten moment, kiedy prowadzący ma największą uwagę w publiczności. Nikt nie rozmawia, wszyscy na niego patrzą i każdy myśli sobie, może to ja, a może nie. No dobrze, ktoś z Państwa najbardziej chciałby wylosować ten tablet. A Ty włożyłeś swoją wizytówkę tam? Wyjąłem swoją wizytówkę, żeby nie było, że kumoterską sobie coś załatwiam. A chociaż wiem, że i tak pewnie mi dacie taki tablet do testowania. Tak się załatwia takie rzeczy. Stawia się klienta pod ścianą i nie ma wyjścia. Proszę Państwa, mam informację, że tablet wylosowała Pani reprezentująca magazyn Joy, Pani Mirosława Chomczyk. No i proszę bardzo. Mirko, bardzo proszę. Cieszę się, że to tyle. Pracowaliśmy razem, dzień dobry, ale nie dlatego wylosowałem je. Czy przekażemy? Tak, bardzo proszę. Z moich... Nie no, to jest z rąk dyrektora. Proszę. Gratuluję. Niech Ci Lenovo lekkim będzie. Gratuluję. A jak Państwo widzą, w międzyczasie zupełnie spontanicznie nasz tablet rozpoczął projekcję na kanale. Na to Panie Gildo. Tak jest. No, nie jest najlepiej z tego, co widzę. Szanowni Państwo, zapraszam do rozmów w podgrupach z naszymi gośćmi. Korzystajcie Państwo z tego, że taka trójca jest do dyspozycji. Sprzęty również do Państwa dyspozycji. Katering tak samo. Życzę Państwu udanego dnia i mam nadzieję udanych testów nowej serii Lenovo Yoga 2. To naprawdę fajny sprzęt. Mam nadzieję, że Państwo ten pogląd podzielą. Dziękuję jeszcze raz za przybycie i spieszcie się z powrotem do pracy, bo tam nic dobrego na nikogo nie czeka. Do zobaczenia. Dziękuję.